Hej, hej, witam was bardzo serdecznie w nowym odcinku, w drugim dziś odcinku na tym kanale. Dzisiaj znowu w Age of Civilizations 2. Dobra. Z tego co widzę, myślę, że teraz odpowiednim naszym ruchem, który, jak widzicie, już mamy tu Bułgarię, co możecie zobaczyć w poprzednim odcinku. Zdobyliśmy Bułgarię oraz Węgry. Część Węgier oraz je zwasalizowaliśmy i zwasalizowaliśmy Maltę. Wszystko wyświetla się wam teraz w prawym górnym rogu. No i myślę, że teraz trzeba by... najlepszym pomysłem byłoby podbicie Austrii, jeśli wszystko pójdzie dobrze. Albo nie. Albo podbicie Słowacji. Austrię zostawimy sobie później. Tak. Zniknęły mi oddziały, fajnie. Dobra, to jeszcze raz. No, także myślę, że zająć jakieś tereny tej Słowacji też by się przydało. Jednak zwasalizować również można by. Albo po prostu przejąć. Ja widzę, że Polska bije się z Ukrainą. Przejąć te cztery prowincje, jeśli się uda, resztę podłączyć do Węgier. No, myślę, że to będzie dosyć dobry pomysł. Dobra, tu przesuńmy. Mam nadzieję, że znowu mi zniknęła armia. Boże. Dobra, jeszcze raz. No, chyba jesteśmy wystarczająco uzbrojeni. Myślę, że można im wypowiedzieć wojnę. Z kim oni w ogóle się tutaj Dania, Włochy. Jak z Włochami jesteś? No. Poprawimy relacje i wyślemy prezencik. To może będą tutaj troszkę nam bardziej przyjaźni. Żeby jednak nie było aż takiego problemu, gdy oni się Słowacją lubią. Mam nadzieję, że nas nie zaatakują, bo byłby to wtedy mały problemik. No dobra. W takim razie powiedzmy wojnę. Bo tu się nie da z tego co. To dobra. Zacznijmy od tego. Trochę popsułem, bo zmarnowałem sobie większość armii. Dobra, ale... Aha, dobra. To zrobimy inaczej. Thank you.
teraz Bratysława taki sposób. Widzę, nas przejęli, ale to myślę, że tu odbijemy na spokojnie. Bum. I teraz Bańska Bystrzyca. Żylina. Poprad. I ostatnia prowincja. Preszów. No, w takim razie Słowacja została zdobyta. Akurat reszta na wasalizację. Albo nie. W inny sposób. Dobywamy całą. I oddajemy tę część Węgrom. Którą później prowincję to, to i to. Czemu oni tego nie wzięli? Jeszcze raz. Prowincje. Ta, ta i ta. No dobra, no jak nie, to nie. W takim razie... Wasale. Myślę, że następnym naszym celem... Jak tam w ogóle nasze stosunki mamy? Myślę, że dobra. Możemy poprawić te relacje, zawsze to więcej. No i co? Jak mamy nasze relacje z Rumunią? Są słabe. Poprawił te relacje, wysłał prezent. 30 tysięcy. One będą się poprawiać. Słabo dosyć. Czy oni się z kimś biją, czy nie? Z nimi mamy dobre relacje. Dobra, to poprawmy je, wyślijmy im prezent. Może z nimi będziemy mieli dobre, to i z Rumunią będziemy mieli dobre. Bo oni się lubią. I to dosyć bardzo. Znaczy w sumie to... No ci akurat mniej, ale... Ci więcej. No. Czy my tu gdzieś jesteśmy? Generacji Królestwa Jugosławii. No. No dobra. Myślę, że następnym celem, jaki bym chciał zrobić, to będzie najprawdopodobniej podbicie Czeków. Ale tak jeszcze wcinając się tutaj, pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, jeśli tego nie lubicie. Łapeczkę też możecie zostawić, bardzo mi będzie zmotywowany będę do nagrywania kolejnych filmów. Oraz... Pamiętajcie, że maraton trwa do niedzieli, w poniedziałek będzie jeden odcinek specjalny. Dzisiaj pod tym filmem pojawi się znowu rozkład najbliższych dwóch dni maratonu, także możecie czekać. I teraz, co bym chciał zrobić, to podbić Czechy i zrobić z niego wasala. Jak nasze tutaj relacje z Włochami? Chyba się trochę polepszyły. Z nimi no, minus 61, minus 80 aż. Mam nadzieję, że na wojnę nie wypowiedzą. Z nimi plus 36. Jakbyśmy z nimi sojusz zrobili, to oni by się zgodzili? No niskie niby. No i nie, nie zgodzili się. Jak będziemy jeszcze poprawiać relacje, to... Możemy jeszcze wysłać jeden prezent, 18 tysięcy.
No się poprawiają te relacje. Wejdźmy trochę powyżej 50, jeśli się uda. I teraz popraw relacje. I teraz zaproponuj sojusz. Nie, niestety nie wychodzi. Nie. Dobra. W takim razie. Albo nie, jeszcze zanim Czechy zaatakujemy. Mam jeszcze jeden cel. Chciałem sobie tutaj zwasalować Cypr. Dokładnie. Dobra. Sobie w takim razie tu zrobię trochę żołnierzy. I wtedy wpłynę Cyprowi. I wtedy przeniosę tych z Belgradu tutaj. Cypr zajęty. No i ich zostawiłbym jako wasala. Następne centrum za wypowiedź wojny Cyprowi Północnemu. Bardzo łatwo zajęliśmy. Myślę, że teraz można by to rozmowy pokojowe. I chyba tego nie potrzebuję. I myślę, że zarządzaj wasalizacji, czy może jednak. Dobra, wyślijmy żądanie jako przejęcie i może. Jakby się dało, oddamy to Cyprowi zwykłemu. Nie, ja nie chciałem, żeby to tu weszło. Dobra, niech już idzie. Teraz z nim chciałbym się wyhandlować, jeśli się udało. Bo z Węgrami się nie udało. Dobra, Cypr się zgodzi. W takim razie Cypr sobie jest wasalem, sobie siedzi grzecznie na miejscu. I teraz zobaczymy, jak czemu te Węgry nie chcą tego, tych prowincji. No, jakby tak pojedynczo im je sprzedać. No, wzięły. Teraz to. Teraz handel. Nic nie. To wzięły. I handel, znowu prowincje i no i wzięli. Fajnie. Teraz zmieniam ich nazwę na Węgrosłowacja. No dobra, Cypr mamy. Następne, co chciałem zająć, to... Proszę mi pokazać, jak wygląda jakieś państwo afrykańskie. Bym sobie zajął może jedno z nich. Madagaskar. Włochy niestety. A jak już tu bliżej.
Erytrea. Kirgisa, Uganda, Demokratyczna Republika Konga, Arabia Saudyjska i Algieria. Tak, Erytrea byłaby łatwa. Jeśli chodzi o to, tylko nie wiem, czy by mi się udało ją zająć tak. No dobra, może najpierw skupmy się na podbojach tutaj europejskich i może teraz się zgodzili? Fajnie by było. A ich to bym poprosił do... U nich. No. Jeszcze bym sobie zmienił ten kolor, bo wtedy był fajny. Myślę, że można zająć Austrię. Tylko żeby... Odcinek trwa już dosyć długo, także Austrię zajmujemy w następnym odcinku z tej gry. Także pamiętajcie o 18:30 następny film. Trzymajcie się, cześć.